Witam serdecznie, tutaj Extremum Game. Zagramy sobie w Heroes Engineers. Dawno nie graliśmy w tę grę, zobaczymy co się zmieniło. Dzisiaj sobie chciałem zagrać snajperem. Chciałem rozwinąć bardziej tą postać. Do dyspozycji mamy tutaj różne bronie. Akurat snajper ma broń dalekodystansową. Jak widać, mapa jest podzielona na trzy frakcje. Tam gdzie są te przebłyski, rozlega się wojna po prostu. Teraz czekamy, aż dobierze nam rozgrywkę. O, nawet jest kij baseballowy. Tego wcześniej nie było. No, dosyć śmieszne to. Zaczynamy wojnę za 50 sekund. No i cóż, wybieramy odpowiednią tutaj strefę, gdzie się pojawimy i biegniemy. Trzeba zająć pozycję, lepiej sobie tutaj podbiec do tej pozycji. Zobaczyć na M na mapie. Mapa jest trochę inna, kiedyś tylko taka mapa była widoczna, gdzie trzymał rękę. Teraz jest lepsza, można się przyjrzeć bardziej punktom różnym. Nawet są oznaczone wyrzutnie rakiet, to też się przydaje, szczerze mówiąc. Kiedyś mi się wydawało, że jest ładniejsza ta grafika w grze. Ale jest fajna i tak ta gra podoba mi się. Tam na dole po lewej jest wskaźnik takiego czerwonego celownika. To oznacza, że mi się będzie kołysał, bo moja postać jest zmęczona. Tam padł Niemiec. Spróbujemy jakoś tutaj ogarnąć. Czterech jest. Ktoś mnie załatwił, nawet nie wiem skąd strzelał. W krzakach leżał, trudno było go zauważyć. Widzicie, no ciężka sytuacja. Lepiej się położyć w krzakach i siedzieć. Proszę bardzo. Lepiej się gdzieś schować. Na dobrą odległość. Postaram się tutaj zajść do tego zniszczonego obiektu. I będę obserwował z daleka. Trzeba przewidywać ruchy zawodnika. Przedostali się do tego fajnego domku, ale mogę się przedostać do ciężarówki. I szybko zginąć. Zmienimy sobie na piechura może. No tutaj snajper mnie aż tak szybko nie zabije. Bo mam inną postać, która jest bardziej wytrzymalsza. No i ten celowniczek, jak widzicie, w tej postaci już nie jest taki duży, przybliżenie jest mniejsze. Z postacią chciałem sobie jeden raz zagrać, a dalej będę grał tutaj snajperem. I tak już mamy tylko dwie klasy i jak widać, no, dużo to nie zrobiło. No już nam nie zostało ani jednego snajpera. I to by było na tyle z tego odcinka. Oczywiście, jeżeli wam się podoba ta seria, polecam zasubskrybować kanał i polajkować film. Trzymajcie się ciepło. Cześć.